Gratuluję 1000 subów! 1000 subów! Wreszcie! No właśnie, wreszcie, co tak długo? Ile można czekać? O, też chcę być ważny, bo we mnie masz wyjebanie, a jestem na każdym odcinku. Matko, dobra, dobra, już, tylko nie wiem, czy papieżowi wypada używać takich słów. Dzień dobry, moi mili, temat Januszy i Grażyn przewinął się już na kanale, gdyby ktoś nie widział, to tutaj jest karta z odcinkiem. Z tym, że wtedy skupiliśmy się tylko i wyłącznie na OLX, a dzisiaj podejdziemy do tematu bardziej ogólnie. Jeśli jesteś tu pierwszy raz i chcesz być na bieżąco, koniecznie zasubskrybuj kanał, a teraz zaczynamy! Szukam dziewczyny, która lubi rządzić. Płacę 1500 zł miesięcznie za rozkazywanie mi. Ogłoszenie w 100% poważne. Zaznaczam, że nie szukam seksu. Zainteresowane realne osoby, proszę o pisanie najlepiej na priv. Dziewczyny, która lubi rządzić. Nie wiem, może po prostu się ożeń, człowieku, a będziesz miał to, czego chcesz. I to na całe życie. Chciałem powiedzieć, że to miał 48 zł wyjść razem i mam nadzieję, że tyle to będzie, bo tylko tyle mam. A nawet gdybym miał więcej, to i tak bym nie zapłacił więcej, bo miało kosztować 48 zł i na tę kwotę się zgodziłem. Więc mam nadzieję, że to będzie kosztować 48 zł i będzie taka kwota, jak była ustalona, czyli 48 zł! Ktoś wie może, na jaką kwotę się w końcu umówili, bo w ogóle nie jest napisane. Mieszkanie za pracę dla Polaka. Apartament na Ursynów. Polakowi za pracę. Sprzątanie mojego mieszkania, mycie toalet 3 godziny dziennie. Podawanie drinks w stroju wielkiej cebuli na długi okres. No w stroju cebuli to jeszcze pół biedy. Całe szczęście, że za kozę nie kazał się przebierać. Za 40 z wysyłką pan puści? Może być, ale tylko przelewem i wtedy wyślę koszulkę listem poleconym. 35 da radę i zrobię przelew? Bo miałem pewne wydatki. Pewne wydatki. 5 zł. No to nie wiem, co to mogły być za wydatki. Chyba kupił 2 żubry. Czy jest możliwość wymiany na gęsi? Jest ich 8 i malucha. Cena wszystkich gęsi 1100 zł i maluch z 1999 roku w cenie 1500 zł i do tego dorzucę prawie nowe koła zimowe 12-calowe 60 zł sztuka i liwarek oryginalny do malucha. Koszt jakiego liwarka to 60 zł. Jeśli nie jest pan zainteresowany, proszę nie odpisywać. Oferta wcale nie jest zła. Jakby do tego dorzucił jeszcze 11 klatek dla chomików i trochę karmy dla Gekona, to nawet bym się wymienił. Kupię za 200. Za mało, ale dziękuję. Za co mi dziękujesz? Raczej mnie przeproś! Właśnie, przeproś, że nie za darmo. Zasrany kapitalisto. Masz Huawei'a do sprzedania, bym chciała go kupić taniej, tak do 50 zł. Biorę kasę 21 sierpnia, co byś przyjechał do Piotrkowa Trybunalskiego i bym kupiła go, bo będę w Piotrkowie. No, ona naprawdę potrzebuje nowego telefonu, bo jak widać spacja jej się popsuła. Renault Megane. Właścicielka niepaląca, filigranowa, sexy blondynka, a skoro właścicielka zadbana, to i ja od koniczego sobie. Brałbym bez gadania, gdyby sprzedający podał jeszcze numer buta tej pani, jej hobby, profil na Facebooku i rozmiar bielizny. Kobita jeździła, to taki podprogowy przekaz, że zaraz sprzęgło do wymiany. Dowiedziałem się teraz niedawno, że mój kuzyn się rozwodzi. Z dziewczyną byliśmy świadkami i pokaźne prezenty daliśmy. Dodam, że ten rozwód to tak w niecały rok od ślubu. Czy ktoś się orientuje, czy wypada prosić o zwrot przynajmniej tych droższych rzeczy? Tak, należy ci się odszkodowanie z ZUS-u. Powinieneś złożyć wniosek o zwrot zakupionych prezentów. Prawo jednak niestety nie przewiduje zwrotu rzeczy takich jak balon, paluszki, słone, worek, kiwi czy wibrator. Mógł być użyty, a wtedy wartość spada o 30%. Jeśli zaś dałeś pustą kopertę jak rasowa chytra baba z Radomia i domagasz się zwrotu gotówki, to w tym momencie sędzia może zasądzić tak zwaną odprawę weselną w wysokości 15% wartości koperty lub dożywotnią rentę w wysokości jednego Janusza Polskiego. Witam, czy sprzeda mi je pani za darmo z darmową wysyłką? Bardzo mi głupio, ale naprawdę potrzebuję. Kupiłam zeszyty za ostatnie 20 zł, a zapomniałam ze spodni, wszystkie prawie wyrosłam. Wylbo są zniszczone, proszę mnie zrozumieć. Ja wiem, że chce pani coś zarobić lub nie dokładać, ale bardzo proszę o zrozumienie, pozdrawiam. Ja bym dał i wysłał gazetę z ogłoszeniami o pracę. Proponuję 1300 zł i zaraz mogę podjechać i odebrać. 1500. 1300 w gotówce plus mogę dorzucić 10 zaproszeń na darmowe zestawy do restauracji KFC, ważne do końca roku i możliwość realizacji na terenie całego kraju. To łącznie są kwotę prawie 1500 zł. Plus 2 kilo ziemniaków, opona od Matiza i lekko używane wkładki do butów rozmiar 46. Sprzedam dwie wejściówki do klubu fitness i otami. Cena za sztukę 15 zł lub 2,30 zł, ważne do końca października. Nie wiem, czy zauważyliście, ale to są bezpłatne wejściówki. A już niedługo w sprzedaży. Ketchupiki z McDonalda, ołówki z Ikei i cukierki z poczekalni. W takim razie może w końcu czas opchnąć cukier w torebkach z kawiarni. Witam, mam pytanie, bo szukam dla córki samochodu do 2000, ale jeszcze muszę mieć na ubezpieczenie 1500 zł. Oddasz pan za 500? A córkę chorą pan masz? Panie, oddaj mu ten samochód za darmo. Opłać OC na rok, dorzuć komplet opon zimowych, zalej do pełna. A jak możesz, daj garaż blaszany i książeczkę z naklejkami, to sobie na fajnie
fajniaka wymieni. Fajne, a obcas jest wysoki? Nie jest wysoki, dodatkowo są bardzo wygodne, dobrze się chodzi i stabilnie. A tak, szukam taniej z powodu choroby synka na zanik mięśni, a to te 60 zł to już ostatecznie? Ostatecznie 60 zł. Adept matka level 14, już powoli zaczyna kumać o co z tym chodzi, ale ma za mało skilla. Opel Corsa 1.2 benzyna. Cena do negocjacji, pali mało, szybko jeździ, 95 rok, wymienione amory. Po co robić paznokcie pod kolor auta, które ma pójść? Głupia, teraz będzie musiała albo niebieskie kupić, albo za paznokcie znów płacić. Witam, proponuję swoje usługi hydrauliczne lub elektryczne. Naprawiam i sprzedaję rowery, do tego jestem specjalistą masażu klasycznego. Opłatą może być ten telefon. Wow, typowa złota rączka, goli, pierdoli, zęby rwie, krawaty wiąże i usuwa ciążę. Czy was też denerwują ci łasi na kasę komputerowcy? Weźmiesz takiego, poprosisz, żeby ci stronę zrobił dla sklepu i w internet wrzucił, a oni wymyślają jakieś ceny z księżyca, jakby nie wiadomo co to było. Jeden chce 1000 zł, a niektórzy to nawet po kilka tysięcy se wymyślili. Najtaniej co krzyknął jakiś to 500. Człowiek, żeby 1000 zł zarobić 2 tygodnie ciężko haruje, a oni chcą tyle za klikanie w klawiaturę. Ponawiam ofertę i podnoszę. Oferuję zrobienie strony dla mojego sklepu, sklep internetowy, branżowy. Ostatnie moje słowo, 300 zł, ale strona ma być ładna i dobrze działać. No nie jest źle, dobrze, że daję chociaż 300 zł, a nie... Będziesz miał do portfolio. Ale chyba nie ma co aplikować, bo na pewno już setki, jak nie tysiące osób zabijają się o to zlecenie. Dziewczyny, która potrzebuje trochę lansu w garderobie i chce kupić pudełka po butach, torebkach, szalikach i torby zakupowe Louis Vuitton? Wysyłka 24 godziny, mam do sprzedania jeszcze opakowania i torby Gucci i D&G jakby co. No to słuchajcie, to u mnie tak. Opakowanie po serze Gouda z ziołami firmy Mlekowita. Również opakowanie po paprykarzu szczecińskim firmy Dega. Dalej mamy pustą paczkę po chipsach z Biedronki. I opakowanie od 4-paka harnasia. Wszystko to na sprzedaż. Jak ktoś zainteresowany, proszę o kontakt w komentarzu. Witam serdecznie. Ma pani na sprzedanie dywan 3x4? Proszę o SMS. Witam. Tak, ogłoszenie aktualne. Ile pani opuści sceny? Mam dwie córki, Jola i Viola. Mąż ma raka płuc, po trzeciej chemii dostał wylewu. Jest po trepanacji czaszki, wymaga całodobowej opieki. Proszę o SMS. Nie tylko mąż dostał raka. Matka z dwoma córkami na utrzymaniu i chorym mężem i rzecz pierwszej potrzeby w tej sytuacji to dywan 3x4. Dam 50 zł za Unhearted. Gratuluję, trzymam kciuki za udane zakupy. Typowy Polak, p***a jebana na kasę łasa, pozdro paruwo. Ciągnij mi lachę. Co to za ciągnij lachę? A kawa, kolacja, kwiaty jakieś? Nie dość, że na cenie próbuję przyciąć, to jeszcze lachę chcę za darmo wysępić. Skandal. Witam, syn stracił jądro w wypadku na rolkach. Mógłby pan dorzucić jeszcze iPhone'a XS? Dziękuję i pozdrawiam serdecznie z synkiem. Ale musicie przyznać, że zrobiło się kreatywnie, bo wyłudzenia na brakujące jądro to jeszcze tutaj nie było. No bez jaj. Witam, jesteśmy zainteresowani ogłoszeniem. Czy aktualne? Możliwość wysyłki? Pomagam osobom potrzebującym, a mianowicie obecnie 3 samotnym matkom po ciężkich przejściach. Jedna straciła męża, a również ojca swoich dzieci w tragicznym wypadku. Dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Jedna mama spodziewa się dziecka. Tatuś uciekł do nowej rodziny. Czy możemy liczyć na pomoc? Jesteśmy ze Szczecina. Ja nie jestem w stanie im wszystkiego dać z własnej kieszeni, mimo że te rodziny traktuję jak swoje i pomagam jak mogę. Pozdrawiam. A po co potrzebującym szpilki? No jak, no głupie pytanie. Jaka cena wysyłki? Mam siostrę, która ma dwie córeczki śliczne, zostawił ją facet, mieszka u rodziców, którzy czasem lubią wypić. Dziewczyna pracuje sama, utrzymuje siebie, dzieci, rodziców i młodszą siostrę. Ojciec dziecka na nie nie płaci, a mieszkają w pokoju z kuchnią, bez łazienki, bez bieżącej wody. Teraz jeszcze piec kaflowy się zepsuł, więc mają zimno. A u mnie się nie przelewa, mam dziecko co miesiąc leki i nie stać mnie, żeby im nowe kupić, a chociaż w taki sposób chciałabym jej pomóc. Czy Nintendo Switch nówka 999 zł jest nadal na sprzedaż? Tak, jest na sprzedaż. Jest pan zainteresowany? Tak, ale 1K to trochę za dużo. Mam 350 w gotówce. Nie, jest nowy, zafoliowany, z dwoma grami, też zafoliowanymi. Switch w sklepie kosztuje więcej bez gier, nawet nie wliczając w to podatków. Mam tylko 350, bierz albo nie. Już mówiłem, nie, jest nowy, zafoliowany. Okej, a co gdybyś usunął folię i sprzedał za 350? Wtedy już nie będzie nowy. Nie wiem, naprawdę, jaki problem zdjąć folię i sprzedać za 1/3 ceny? Przecież może sobie potem folię sprzedać osobno za 700 zł i wszyscy zadowoleni. Witam, ja w sprawie głośnika. Mam pytanie, czy istniałaby możliwość obniżenia ceny? Proszę o możliwie rychłą odpowiedź. Tak, do 20. Taniej nie da się? Mogłabym 16 zł zapłacić, błagam pana, to dla mojej bratanicy niepełnosprawnej. Pół roku temu straciła rodziców, a w tę środę kończy 10 lat w wypadku, w którym jej rodzice zginęli. Ashley straciła nogę i pół lewej ręki. Chciałam jej marzenie spełnić. W swoim pokoju wszystko ma z tej bajki, tylko tego sprzętu jej brak. Jakie imię by tu wymyślić, żeby brzmiało jak najbardziej wiarygodnie. Już wiem, Ashley. Swoją drogą nie mam pojęcia co to za głośnik, ale po przeczytaniu tej historii myślę, że sam mógłbym uwalić sobie dla niego nogę. Mogę zaproponować 300 zł. Mogę zaproponować spotkanie z Łysym z Brothers. Oj, brałbym jak matka zasiłek.
Na dzisiaj to wszystko, jeśli odcinek Ci się spodobał, pamiętaj, żeby zostawić łapę w górę i komentarz, a także odwiedź inne moje social media, takie jak fanpage, Instagram i grupa na Facebooku, do których linki macie na dole w opisie. Dzięki i na razie!